Teraz z panem Marcinem znajdujemy się przy systemie dokarmiania prosiąt. Tak. Panie Marcinie, jaka jest idea tego systemu? O, idea jest bardzo prosta, odchować jak najwięcej prosiąt, ponieważ wiemy, że problem obecny rolników jest taki, że rodzi się coraz więcej prosiąt. Natomiast jest taka zasada, że im tych prosiąt jest więcej, tym rodzą się w mniejszej wadze, jest większa śmiertelność. Jest ponieważ, większy problem, żeby je wykarmić? Dokładnie, ponieważ locha ma taką samą ilość mleka bez względu na ilość prosiąt. Po prostu ilość mililitrów mleka przypadające na dane prosie jest mniejsza w biocie, który zawiera więcej prosiąt. I to jest nasza idea, którą proponujemy hodowcom przede wszystkim, którzy mają powyżej 13 i więcej prosiąt średnią. To jest nasza odpowiedź na brak mleka. Jest to bardzo prosty system w budowie, w montażu. Każdy jest w stanie sobie go sam zmontować na miejscu na fermie. Składa się on z bazy. Baza jest, jakbyśmy pokazali tam, ponieważ nie mamy tutaj zbiornika na targach. Jest zbiornik z kwasówki zrobiony, jest mieszadło, jest pompka pneumatyczna i system zaworów, który w obiegu zamkniętym tłoczy mleko przez całą chlewnię, przez wszystkie kojce porodowe. W każdym z kojców porodowych znajduje się jeden kubek, tak zwany CAPS. My mówimy o tym CAPS. CAPS bierze pod uwagę, znaczy uruchamiając CAPS-a bierzemy tylko jedną rzecz pod uwagę. Musi być więcej niż 13 prosiąt po to, żeby nie zrobić szkody dla lochy, bo przede wszystkim one mają pić mleko od lochy. Tak. A większa ilość prosiąt, bądź te, które są nienajedzone do końca, podchodzą sobie do CAPS-a. Do CAPS-a. Tak. Budowa jest bardzo ciekawa, ponieważ w momencie, kiedy nie mamy 13 prosiąt w miocie, po prostu zakręcamy sobie. To jest taki miedziany nypel, który sobie zakręcamy i wtedy koreczek CAPS nie działa, więc prosie podchodząc tutaj, nic sobie z tym nie zrobi, nie wypłynie nam mleko. Wtedy, kiedy mamy małe prosięta, wypływa stąd mleko, po naciśnięciu ryjkiem mleko wypływa i piją. Nie ma on zaworu żadnego przepełnionego, czyli przelewowego, ponieważ prosie nie może się na tym położyć. Więc nie uruchomi systemu, żeby wypływało mleko. Jak prosięta robią się starsze, kręcamy tylko taki dławik malutki, po to, żeby ograniczyć skok tego smoczka, żeby nie marnować naszego preparatu. I preparat jest podgrzewany, czy jest zimny? Nie. Najważniejsze w rozpuszczeniu mleka jest temperatura, ale tylko w rozpuszczeniu. Ona musi być między 45 a 55 stopni Celsjusza. Poniżej 45 nie rozpuszcza się mleko za dobrze. A powyżej 55 denaturują się białka, więc mamy większą możliwość wystąpienia biegunek. Oczywiście zasada jest taka, że preparat mleko zastępczy, im wyższa temperatura, tym lepiej się rozpuszcza, ale nie możemy przekroczyć 55 stopni Celsjusza ze względów żywieniowych. Tak to wygląda. Po wymieszaniu całe pójło nabiera temperatury chlewni i koniec. I nic się nie dzieje. Mleko jest zakwaszone, zabezpieczone, nie występują żadne biegunki. To jest technicznie. Jeżeli chodzi o wyniki osiągane na fermach, mamy tych kilkanaście instalacji już działających i kilka będzie już niedługo wdrażanych znowu. Co zaobserwowaliśmy? Spadek śmiertelności o 5%. Wyższa waga odsadzeniowa. W zależności od fermy i od jakości tych prosiąt, jakie się rodzą, to jest w granicach 0,5 do 1,5 kg. Ja mówię, że średnio, jak będziemy osiągali te 0,8 do kilograma, to jest mistrzostwo świata. I przede wszystkim wyrównanie prosiąt. Ponieważ ten system, ja myślałem, że ten system na początku, jak go wprowadzaliśmy, że on jest dla tych najmniejszych prosiąt, które nie mogą się dopchać do maciory. A chodzi o to, że te największe, jak się najedzą, odchodzą, robiąc miejsce dla słabszych. A ten największy z powrotem, jak je przyciśnie głód, już idą pić do kapsy, bo nie mają miejsca. I na tym to polega.